To będzie wyjątkowa niedziela. O godzinie 10 ruszamy z reaktywacją kawiarenki, gdzie będzie można przy kawie i herbacie powspominać dawne czasy oraz poznać historię naszej pływalni. Również od godziny 10 ruszamy z wystawą zdjęć pana Jerzego Stemplewskiego pod tytułem Wspomnienia. Od godziny 11 ruszamy z zawodami, gdzie na 60 lat pływalni wystartuje 60 zawodników. Same zawody otworzą mastersi i później uczestnicy będą pokonywać dystans 25 metrów w dowolnym stylu. Można płynąć z pomocą deski, makaronów, rękawków. Tu tak naprawdę chodzi o dobrą zabawę. Każdy zawodnik wygrywa w tym dniu, każdy zawodnik zajmuje pierwsze miejsce. Każdy zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal z okazji 60 lat krytej pływalni akwarium, dyplom, kultową przypinkę z wizualizacją naszej pływalni oraz gadżety związane z naszym miastem. Same zawody, otworzyliśmy zapisy, tak naprawdę w parę dni zniknęły wszystkie miejsca, więc na ten moment nie mamy już miejsc ani na zawody, ani na gry i zabawy, ale serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i nie tylko mieszkańców Opola, ponieważ w zawodach będą brały osoby udział z Opolszczyzny. Każdy z uczestników otrzyma od nas biały czepek, aby nawiązać właśnie do tych wcześniejszych lat i w zawodach uczestnicy będą startować w białych czepkach. Następnie od godziny 12 ruszają gry i zabawy na Małej Niedce i tam od godziny 12 do godziny 13 z panią Krystyną Komendą będziemy się bawić z najmłodszymi uczestnikami od 4 miesiąca do 5 roku życia.